Dobry wieczór, Państwo. Witamy w kolejnym odcinku, specjalnym odcinku z cyklu Kultura Nieś. Ja nazywam się Radek Tarach, a dziś moim gościem specjalnym jest znakomita aktorka Hanna Śleszyńska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Pani Haniu, e, bardzo się cieszę, że odwiedziła Pani nasze miasto, Miasto Krzywej Wieży. No właśnie. Czy widziała już Pani Krzywą Wieżę może? No właśnie nie, nie byłam jeszcze na Krzywej Wieży, chociaż ja muszę powiedzieć, że ja tu nie jestem taką całką, całkowitą nowicjuszką na tych terenach, bo ja, co prawda już wiele lat temu y, tutaj kręciliśmy w Polanicy i w okolicach y, y, Bożą Podszewkę, mm -hmm. drugą mm -hmm. część. I ja, jak miałam tylko wolny dzień, to sobie jeździłam. Także wszystkie tam w Bystrzyce, w Ambierzyce, w Międzygórzu żeśmy mm -hmm. kręcili właśnie w Polanicy, w Kłocku. ja tutaj po tych terenach jeździłam. I nawet y, właśnie, no przez Ząbkowice oczywiście przejeżdżałam, ale teraz nadrobię te zaległości i zaliczę wierzę. Bardzo <grymne> <co> się <grymne> cieszymy, mamy nadzieję, że, że później uda się właśnie podejść. E, wracając do, 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 aktorska, do aktorstwa, setki ról filmowych, teatralnych, serialowych. Czy pomijając tę sytuację związaną w, z, z pandemią, z, z koronawirusem, bo zaraz o to za, jeszcze dojdziemy do tego, zaraz zapytam, czy aktorstwo to, mówiąc tak kolokwialnie, ciężki kawał chleba? A w ogóle taki tutaj to, to tak brzmi, setki mm. ról. No, no tak. rzeczywiście ja może bardziej mam szczęście do takich długotrwałych projektów, bo jak na przykład się wiązałam z jakimś serialem typu Rodzina Zastępcza mm. czy Daleko Odnoszy, to to były lata całe, bo po 10 lat robiliśmy taki serial. I może to bardziej tak, bo aż, aż tych setek pewnie nie ma, tak ale właśnie kabaret 15 lat, prawda? Mm. Właśnie Rodzina Zastępcza, Daleko Odnosz, to było tak w okolicy 10 lat. takie długotrwałe projekty, także nawet by mnie Żoła pewnie tych setek na, nagrać, ale jakby tak wziąć i liczyć każdy odcinek, no to, no to może, to może no to... się to liczy. No... Jak to aktorstwo się zmieniło na przestrzeni lat? Jak było? Jak grało się 20 aktorstwo, lat. Temu? Aktorstwo y, zawsze nas uczulali profesorowie już w naszej szkole, wtedy to była PWST, Państwa Wyższa Szkoła Teatralna w Warszawie, gdzie miałem wspaniałych pedagogów. Wtedy dyrektorem był Tadeusz Łomnicki, y, uczyli nas Gustaw Holubek, y, świderski, profesor świderski, y, profesor Śląska, Hanin. To, było, to były y, Andrzej Łapicki, to byli naprawdę wspaniali aktorzy i mieliśmy no, uwielbialiśmy ich. Podziwialiśmy ich, i oni nam wpoili, przygotowywali nas do tego, że mm -hmm. aktorstwo to jest ciężki zawód, że nikt, nikt nie ma taryfy ulgowej. Jeżeli człowiek jest chory, źle się czuje, czy ma gorszy dzień, czy ma. Te to nikogo nie obchodzi widz, siada mm -hmm. i oczekuje, i my mamy dać mu to, co jest najlepsze w danym momencie, co możemy z siebie dać. I teraz taką właśnie szkołę e, takiego aktorstwa mm, prezentuje dyrektor, jeden z dyrektorów Szóstego Piętra, bo tam gram spektak Piękna Lucynda, gdzie gra 12 osób. I to jest taki prawdziwy teatr, jak za dawnych czasów, bo kiedyś było dużo sztuk zespołowych. było się na etacie mm -hmm. w teatrze i grał się kram z piosenkami. Gram 350 razy był grany w teatrze. Mm -hmm. i grał Cały zespół, kostiumy, przebiórki, to był taki, taki... W pełną gębą teatr. Teraz się robi troszkę skromniejsze sztuki, niektóre, prawda, dwu-, trzy-, czteroosobowe, ale generalnie no, zasada aktorstwa się nie zmieniła, prawda, że my chcemy uszczęśliwić widza. Po to jesteśmy, żeby ten widz wyszedł no tak, zadowolony, po to żeby to widz przychodzi właśnie do żeby mu te emocje, te, 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 mm. żeby coś przeżył. To jest najważniejsze, bo ja jako widz też, jak siadam, to daję się zaczarowywać. Ja nie idę i nie patrzę, co oni tu źle robią, żeby mieć jakąś tam satysfakcję, mm. że tylko ja lubię się dać ponieść, ja się... Po prostu teatr to jest takie miejsce, gdzie dlatego przechodzimy I ja, mm. jak jestem widzem, też przychodzę z radością, żeby coś przeżyć, żeby odczuć jakieś wzruszenie, jakąś radość. Jakąś... I my, e, aktorzy, no, chcemy stanąć na najwyższym, mm. na, na, jak najwyższe możliwości swoje, ale oczywiście, no, czasami to zdarzało mi się grać na przykład z Anginą. Mm. E, i, i no jak do to mnie. zagrać? Grałam monodram, A, kobieta mm. pierwotna, też z nimi przyjeździłam całą Polskę, ponad 10 lat i pytają mnie, no, panie Haniu, ale, bo bilety są sprzedane. Ja mówię, no, słuchajcie... Biorę antybiotyk, no mam mm. i tego, no a to musi pani zdecydować do 12 w południe, mm. czy pani gra, czy nie. No i oczywiście jest to sprzedana sala. Ja tak, no, no dobrze, no. zagram. <laughs> no. A czy y, począwszy od tych y, od początku Awantura basie, y, seriale, szpital na perypetiach. Y, przez listy do EM, przez serial Blondynkę Telewizji Polskiej. E, czy Hanna Śleszyńska czuje się spełnioną aktorką? Aktor to jest takie, takie stworzenie, że e, często czy Nigdy właśnie nie czuję się taki w pełni zadowolony. Bo to, co już zagrał, to już, a, to już jest, to już zaliczył hmm. tego, a ciągle jest ma apetyt na następne na więcej, rzeczy, na więcej. Na więcej. Hmm. Mało tego, właściwie to jest tak względna sprawa, co to jest w ogóle jest kariera i jakie to są osiągnięcia, że trzeba nad tym, nad sobą pracować, żeby czuć to zadowolenie, żeby po, popatrzeć wstecz i powiedzieć, o kurczę, jednak parę fajnych rzeczy się udało, parę fajnych koncertów, jakichś takich. No, ja jestem zadowolona ze swojej drogi, bo było dużo wspaniałych osób, z którymi się spotkałam, mogłam pracować. Z Wojciechem Młynarskim, z Andrzejem Strzeleckim. Mm. Całe też przygody z, z, z Galą Biesiadną, co to nie, może nie jest typowo aktorskie zadanie, ale przed naszym chłopakami w Terce czy że kwartet, Piotrek Gąsowski, Robert Rozmus, Wojtek Kaleta i ja, to było też przeżycie. Jeździliśmy do Australii, jeździliśmy do Stanów, graliśmy właśnie dla, dla całej Polski w, po amfiteatrach, po halach. To było też takie wyzwanie, na początku, że się w ogóle bardzo stresowali, denerwowali, ale Trudno zadowolić aktora tym, prawda? Bo tak, aktor patrzy, że ja i jego koledzy w Hollywood, jakie mają osiągnięcia, jakie mają na koncie, prawda? Nasi koledzy też wspaniałe tutaj festiwale, role, jakieś mhm. nagrody. Czym mierzyć te sukcesy? Właśnie, to jest pytanie. I ale też... bo Każdy ma pewnie swoją miarę. Tak, każdy ma... mm. Ale znowu, b, b, cały czas pracując i nie, nie czując tego zadowolenia, też pewnie by było ciężko, także trzeba wypośrodkować i chyba umieć się cieszyć z tego, co się osiągnęło, a cały czas jeszcze jakby mieć, y, otwartym być na to, mm. na jakieś nowe wyzwania, bo rzeczywiście to chyba każdy, nie tylko w mm. tym zawodzie, że to, co już się osiągnęło, to już jest mm, mniej się to ceni po prostu, mm. a cały czas się wydaje, że jeszcze można. O Jezu, jeszcze bym chciała tyle zrobić. <laughs> także życzcie mi, żebym miała jakieś jeszcze Ciekawe propozycje. No, ale ja się czuję spełniona w teatrze, bo teatr dla aktora to jest takie miejsce, gdzie jest taki rodzaj. Mm, schronienia, takiej przystani, czegoś takiego, jak przychodzę do teatru, wiem, gdzie jest moje miejsce, są te rytuały takie, prawda, mm. kiedy się maluje, kiedy tego, kiedy gotowość, szum widowni, prawda, kurtyna, czy tam gong tego i się zaczyna spektakl i wiemy dokładnie, ale też do końca może się zawsze coś wydarzyć, mm. to jest żywe przedstawienie, także teatr, to jest właśnie fajne. To aktorzy jest właśnie kochają coś, teatr, jak no, już to to grają w teatrze, to nic z tego nie zastąpi. Oczywiście, że praca na planie, to trzeba innego typu skupienie, bo rzadko się gra chronologicznie, logicznie sceny. Czasami się zaczyna od ostatniego odcinka, czasem myślisz, Boże, co tam się wydarzyło wcześniej? Trzeba tego... przeżywać ten to Też ten... jest ważne, żeby to przerobić. Pamiętam, no, dużo mnie nauczyła praca z w kabarecie olimpijskim przez 15 lat, kiedy to było właśnie moje pierwsze takie doświadczenia w telewizyjnym studiu, żeby właśnie z kamerą, żeby jakby to granie wszystkie nasze, bo mm. Boże, ile tam było roboty i choreografia i scenki i piosenki, to no, no bardzo dużo. I, I to było też fantastyczne czas. Od 90 roku przez 15 lat, co miesiąc program, który wtedy był bardzo naprawdę oglądalny i nikt ten nie mówił słowa oglądalność, tylko po prostu ludzie chcieli oglądać, włączali, oglądali i, i, i się cieszyli. Także no pamiętam te czasy, oczywiście teraz weszłam już w taki etap może bardziej taki w, wspominkowy, że mi się wydaje, tak jak wszystkim ludziom już w takim powiedzmy wieku dojrzałym, że o kiedyś to były piękne czasy, kiedyś to się grało, kiedyś to był teatr, kiedyś to, kiedyś to było. Teatr. No ale <laughs> bardzo lubię grać z młodymi też, jestem zawsze bardzo Chętna się opiekować młodymi aktorami, bo bardzo dobrze pamiętam, mimo już to tak szybko zleciało i dawno było, ale pamiętam moje pierwsze kroki w teatrze i naprawdę dużo doznałam takiej fajnej, fajnego takiego zachowania ze strony starszych mhm. kolegów, więc zawsze sobie pomyślałam, że wiem, jaki stres nieraz aktorzy młodzi, czy na planie, czy na czy w teatrze, i zawsze jestem chętna do współpracy. Także nie, nie, nie jestem zwolenniczką tego, że młody musi tam swoje przejść i trzeba mu trochę tam pokazać. Nie, 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 ja jestem taka opiekuńcza. Kończąc już naszą, naszą rozmowę, obecna sytuacja w kraju i na świecie jest nadal bardzo ciężka. Powoli wydaje się, że, że powoli wychodzimy z tego kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Cała branża i kulturalna, rozrywkowa, w tym teatry, w tym my, Centrum Kultury, przez bardzo długi czas nie mogliśmy działać. Na tych pełnych obrotach. Jak ten czas przeżyła właśnie pani? Jak to wygląda z perspektywy? No ja to tak aktora? zauważam, że większość moich kolegów na początku się zachwytnęli tym, że nagle mają tyle czasu wolnego, mają czas dla rodziny, dla siebie coś, czego nie mieli dawno, jak był początek tej pandemii. Jest na początku tak jakoś się tak poczuli w tym porze. Te kalendarze wszystkie mm. poszły w kąt. Byliśmy niewolnikami terminów. Mm. Że tu dziś, dzisiaj w Szczecinie, jutro w Rzeszowie. Tak, tak. I byliśmy w takim, jakimś takim amoku, w takim zagonieniu. E, oczywiście na własne życzenie, nie między nikogo mm. pretensji, ale gdzieś było. I nagle takie. Kompletne i szok, bo zawsze nam się mówiło, że co by się nie działo, teatr musi grać, prawda? Mm. I że teatr, jak jest chory, i że do teatru spektaklu nie można odwołać, i nagle odwołany wszystkie spektakle mm. na całym świecie, we wszystkich teatrach. I to nie z winy. Tak, nie mojej znaczy winy. i okazuje no się, że świat się nie zapadł, że, że dalej się toczy, mm. a nie że może być i tak, że ten teatr nie działa, że nie ma, ale także mhm. w pierwszym odruchu ten wolny czas i ten taki to oszołomienie, później niepokój, lęk o to jak my będziemy żyć bo mm. nikt nie ma takich dużych zapasów, żeby spokojnie sobie tak patrzeć na to, jak one topnieją, więc też troszkę się zaczęło robić nerwowo. Poza tym troska o to, a co będzie dalej w ogóle z nami. Mm. Jeżeli wszystko się przenosi do sieci, ale to nie jest to samo. To Jednak oczywiście. wiele, że na Ten początku ludzie zaczęli oglądać, a potem okazało się, że nie, koncerty, słaba jakość tego jest mm. dźwięku, że to nie jest to samo. Ludzie tęsknią za takimi za takim prawdziwym życiem. No i teraz się trzęsiemy, kiedy już się to odkorkowało, odblokowało. Trzęsiemy się, co będzie w jesieni. Mm. Boimy się trochę, żeby nie było znowu tego samego, bo już psychicznie ciężko na to wszystkim znieść. Bo jednak no, ludzie się mm. szczepią, jest nadzieja w tym, że te widownie mm. będą pełne, bo inaczej się gra dla pełnej widowni, no tak, inaczej tak, tak. dla połowy. To jest tak, jednak jakoś tak. Mniej te reakcje, ludzie się też czują tak mniej pewnie, bo jednak fajnie jak jest nabita widownia, nie ma nic mm. przyjemniejszego i fajnie reagująca. Ale miejmy nadzieję, że no nie wróci już to z poprzedniej jesieni. No, seriale jakoś nas ratowały jeszcze, bo tam od czasu do czasu można chociaż też szalała, tam nieraz zamykali mm. całe plany, bo się okazało, że para osób jest chorych. No, ale słuchajcie, no, musimy być trochę optymistyczni mm. i e, cieszę się, że dzisiaj tutaj jestem. My Mam nadzieję, że, że, że jakoś fajnie. Nie będzie i że będą ludzie zadowoleni. I, i miejmy nadzieję, że, że będzie dobrze. No bo, no bo inaczej to co? No właśnie. no właśnie. Trzymajmy się zdrowo. Wszystkich ściskam, pozdrawiam serdecznie. Życzę optymizmu. Co by, co by nie było jednak, trzeba troszeczkę mieć wiary i nadziei. Ciężko było, na pewno, niektórym było bardzo ciężko, ja już nie mówię w ogóle o aktorach, no, ludzie psychicznie też to ciężko znieśli, to teraz widać, że to się wszystko tak dźwiga, no w ogóle generalnie biznesy poupadały, no trudno czasami no, wiele branż, było, tak, tak, wiele tak padło, branż. ale... No to lato się tak teraz otwiera mm. i tak e, no jednak daje nam szansę i nadzieję, że tak. troszkę odżyjemy tak. i że ta jesień jednak życzę mm. nam wszystkim, żeby ta jesień jednak była dla nas łaskawa, żeby nie było zachorowań, żebyśmy jakoś to przeżyli. Trzymajmy się, nie dajmy się i miejmy trochę optymizmu. Tak jest, tak jest. i żyjąc tą nadzieją, bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Moim gościem była Hanna Śleszyńska. Dziękuję bardzo. Dziękuję.